Radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Szatkowski będzie moim gościem w magazynie Pod Lupą, a porozmawiamy między innymi o budżecie na 2020 rok, a także o pracy komisji. Zapraszam na rozmowę. Panie Zbyszku, ja chciałam zapytać pana, czy czuje pan się bezpiecznie w Bogatyni? No myślę, że w świetle ostatnich wydarzeń, chociaż te wydarzenia można by było rozciągać w czasie, już na lata w zasadzie, uwzględniając zaistniałe zagrożenia, spalenie samochodów, napady rabunkowe, wymuszenia, akty wandalizmu. No raczej nie mógłbym powiedzieć, że czuję się bezpiecznie, bo zresztą wyraziłem swój pogląd publicznie w trakcie sesji, że Bogatynia jako miasto i gmina nie należy do miast bezpiecznych. Oczywiście powodów jest kilka, jest źródła, o których mówiliśmy wielokrotnie, także to się nie wzięło z powietrza. Dobrze, czy można temu zapobiec i co można zrobić, żeby to miasto jednak stało się bezpieczne dla samorządu, dla mieszkańców, dla dzieci? To znaczy myślę, że nie tylko co można, tylko co trzeba zrobić i to szybko, to przede wszystkim to, żeby zabezpieczyć Bogatynię w odpowiednią ilość służb. Myślę tutaj o policji, bo to jest główna domena i to jest domena państwa. To nie jest tylko domena samorządu. My możemy tylko wspomagać. Oczywiście jest też potrzebna większa aktywność społeczeństwa. To znaczy społeczeństwo pewnie zrozumiało już na dzień dzisiejszy, że musi powiedzieć dość tolerancji właśnie dla wandalizmu, dość tolerancji. Ale społeczeństwo jest często, my jesteśmy po prostu ofiarą. Jesteśmy ofiarami aktów wandalizmu i to jakby prawda. Niewiele możemy to zrobić, prawda. Bo zastajemy po prostu spalone auto własne, wybite szyby w aucie, pobite, nie wiem, pobitych sąsiadów czy pobitych członków rodziny. Połamane ławki, połamane drzwi wejściowe do... No to znaczy, włamania, tak. Myślę, że dzieje się też za przyczyną czasem dużej bierności społecznej. To znaczy kwestie pokazywania, sygnalizowania. To jest prawda, że mieszkańcy boją się ujawniać tych wandali, których widzą przez okna, którzy przemieszczają się po ulicy. Przecież prawda jest taka, że wielu mieszkańców na własny użytek zamontowało prywatne monitoringi i dopiero później, po czasie dowiadujemy się, że ktoś biegł w kapturze, ktoś przenosił karnister, gdzieś pojawiał się ogień, gdzieś kogoś pobito. Mówię chociażby o ostatnich wydarzeniach na Citroencie, gdzie grupa około 10... Na stacji benzynowej, tak. Także ludzie boją się ryzykować. Jest to ogromne ryzyko podejmowanie takich czynności interwencyjnych. Zresztą tak się często dzieje, że ten interweniujący czy ten zawiadamiający no jest narażony na potężne ryzyko, nie? Z tytułu zemsty, z tytułu załóżmy niezadowolenia. Że... To co można zrobić? Co samorząd bogatyński może zrobić, żeby po prostu mieszkańcy przestali się bać wychodzić na ulicę? No przede wszystkim spali spokojnie w trosce o swoje dzieci. Przede wszystkim muszą się pojawić dodatkowe patrole. To kosztuje, to jest dodatkowy wydatek. Oczywiście państwo zawsze będzie mówiło, że nie stać na to, żeby Bogatynię traktować szczególnie, ale o tym trzeba pamiętać, że to jest kwestia też wyboru. Tak jak wyboru przy każdych innych zadania, które niekoniecznie muszą być traktowane jako zadania własne, ale chodzi przecież właśnie... No ja mam wrażenie, że państwo trochę zapomniało o Bogatyni i z perspektywy Warszawy bezpieczeństwo w Bogatyni może być mało istotne. Dlatego pytam, co bogatyński samorząd może zrobić, na co ma realny wpływ w kwestii bezpieczeństwa w Bogatyni? Realny wpływ może mieć tylko poprzez zabezpieczenie, wyasygnowanie z budżetu dodatkowych środków na dodatkowe patrole. Może też aktywizować w działaniach prewencyjnych, bo taką rolę może spełniać Straż Miejska. Oczywiście tutaj paradoksem jest, o czym dość często się mówi, o czym ludzie pytają, jak to się dzieje, że monitoring nie funkcjonuje, prawda, bo tego monitoringu nie ma. Jeżeli już jest, to jest na tyle nieprzejrzysty, mglisty, że nic z tego monitoringu nie można, że tak powiem, wyłowić. I stąd te anegdoty, oczywiście ze strony mieszkańców, że jeżeli mowa o bezpieczeństwie, to nigdy się tego bezpieczeństwa nie doczekamy, bo monitorujący miasto
raczej monitorują zakres swoich prac przy gobelinie, tak często się mówi, tak? Bo cóż mają po prostu robić. Ale to jest kwestia właśnie zdecydowania, co w pierwszej kolejności. Bezpieczeństwo w pierwszej kolejności powinno być rozwiązane. No i na to bezpieczeństwo 40 tysięcy złotych w budżecie na 2020 rok. Przy budżecie, który ma 173 miliony złotych, 40 tysięcy złotych na to, żeby było bezpiecznie. To znaczy, nie ma zabezpieczonych pieniędzy na monitoring, nie ma chyba nawet zabezpieczonych pieniędzy na zaprojektowanie tego monitoringu, co jest pierwszym jakby krokiem do tego, żeby prowadzić monitoring. To znaczy powiem tak, że to też chciałem prosić panią, żeby dość często nie posługiwać się tą kwotą w wielkości 173, tak? Bo tak. Ale to jest rzeczywista kwota. Tak, tylko trzeba pamiętać, że na tą kwotę się składają środki, które nie są, że tak powiem, nie pozostają w wyłącznej dyspozycji samorządu bogatyńskiego. Mhm. Od tego trzeba, że tak powiem, zminusować wszystkie środki, które przeznaczone są na realizację zadań celowych, zleconych przez państwo na administrację publiczną. Na obsługę 500+. Na obsługę 500+. Między innymi na całą sferę opieki społecznej. Także to nie są tylko te pieniądze. No, trzeba tu zminusować w granicach koło 25 tysięcy złotych. Milionów, przepraszam. Trzeba zminusować również środki, które przeznaczone są jako subwencja oświatowa, tak? No tak, do tego dojdzie Janosikowe. Janosikowe, jeżeli zminusujemy. Ale to i tak jest bardzo duża kwota, jeśli porównamy tą kwotę na przykład ze Zgorzelcem. To jest i tak ciągle bardzo duża kwota. Więc czy 40 tysięcy to jest odpowiednia kwota na to, żeby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo? I co się da zrobić w tej kwocie? Nie, na pewno nie jest, ale równie dobrze można powiedzieć, że też nie jest wystarczającą dobrą kwotą. Kwota 2 miliony złotych w tej chwili ujęta w budżecie na SPZOS, tak? Na lecznictwo. Ktoś powie, no też dość często słyszę, że stanowcza za mała kwota nie wystarczy. Na dzień dzisiejszy ten budżet autorski, budżet burmistrza Błasiaka, dość często tak potocznie nazywany, no on jest autorskim budżetem, ale tylko dlatego, że ustawa go obliguje do tego, żeby taki budżet przygotował, no tam następnie poddał ten budżet pod konsultację radnym, do rady i po prostu... A jak panu się podoba ten budżet? Głosował pan za przyjęciem tego budżetu? Tak, oczywiście, że głosowałem, bo nieprzyjęcie tego budżetu, nawet w takiej postaci, zresztą mówiłem, że ten budżet tak naprawdę do końca nikogo nie może satysfakcjonować, bo zawsze potrzeby są większe jak możliwości. Natomiast przyjęcie tego budżetu miało być sygnałem i dla społeczeństwa, ale także dla naszych partnerów strategicznych, między innymi dla banków, tak, że Bogatynia mimo wszystko, mimo tych perturbacji, które dotykają gminę, mimo obowiązku spłat ogromnego zadłużenia, o których różnie się mówi, czy zasadnie, czy niezasadnie, no ale spłacać go po prostu trzeba. To znaczy, te kwoty nigdy nie byłyby, że tak powiem, zadowolone. Co by pan zmienił? Może tak. Co bym zmienił? To znaczy, kilka kwestii, gdybym chciał podać tak bardzo odważnie i powiedzieć tak, w zasadzie nas jako samorząd nie powinny interesować zadania, które nie powinny, ale to jest tylko stwierdzenie, że można byłoby się nad tym zastanawiać, odciąć, dewagować, bo to nie należy do zadań własnych gminy. Nie jest to na przykład zadanie, szpital. Na przykład szpital. Na przykład sprawy związane chociażby z policją, tak? Następnie z edukacją, czyli ze szkołami ponad gimnazjami. Mówię w tej chwili o liceum. I gdyby zrezygnować z tych zadań, no oczywiście tych środków byłoby więcej na te zadania, które są domeną, które są wyłącznym zadaniem samorządu. No ale póki co zdania są podzielone. Gdyby państwo było bardziej... Ale co by pan zmienił? Czy ja bym zmienił? Co by pan zmienił? No szpital pan by zabrał? No nie to sądzę. To znaczy na pewno bym wspomagał. Natomiast musimy pamiętać, że nie możemy przyjąć pełnego obciążenia. Możemy wspomagać, możemy dotować, tak? Możemy robić programy. Zresztą też do końca i przepisy na to nie pozwalają, żeby jednocześnie pokrywać chociażby płace personelu zatrudnionego w SPZOS. Ale wspomagać trzeba. Znaczy jaką kwotą? Gdzie jest granica? Ile pana zdaniem budżet gminy jest w stanie
realnie, racjonalnie przeznaczyć w tym roku na szpital? Na dzień dzisiejszy to, co zostało zapisane w budżecie, bo przecież nie można powiedzieć tak, że budżet to jest taka kałdra, którą przeciąga się z lewej strony na prawą, no, aż, aż w końcu ona się rozerwie i, że tak powiem, zatka się tak jak przysłowiowa kanalizacja i będziemy mieli, że tak powiem, z totalnym upadkiem. Do tego dopuścić nie można, bo ktoś powie, róbcie to, co do was należy. Mm-hmm. A w innych sprawach występujcie z różnymi projektami, z różnymi interwencjami w kierunku rządu, tak, w kierunku pełnomocnika rządu, wojewody, marszałka i tak dalej. Jeżeli mowa o Bogatyni, to trzeba pamiętać, że... Ale co ze szpitalem? Ile pana zdaniem w tym budżecie realnie powinno być to pieniędzy, znaczy, na szpital? To znaczy... tak, żeby zapewnić mu funkcjonowanie z jednej strony, a z drugiej strony, żeby no nie przesadzić, żeby tych pieniędzy no jednak... No, to znaczy myślę, że... Nie poszło myślę, że, ekstremalnie dużo. Myślę, że na bieżącą działalność, bo na sprawy medyczne, na sprawy lecznictwa trzeba spojrzeć szerzej. To nie jest kwestia tylko zabezpieczenia środków na bieżącą działalność. To jest również kwestia zabezpieczenia środków na całą technologię związaną z medycyną. Przecież mieszkańcy wiedzą, jak wyglądają wiejskie ośrodki zdrowia, że w pełni, że szpital też nie jest w pełni, że tak powiem, uniwersalny w swoich zabezpieczeniach technologicznych, że ciągle czegoś brakuje. I będzie brakowało. A jeżeli mowa w ogóle o tych obiektach, no to trzeba pamiętać o tym, co jest w środku, czyli w całym sprzęcie, usprzętowieniu. O marzeniach pracowników, którzy by chcieli pracować na dobrych... O standardach nawet. To ile? Także 7 milionów, wiemy, 10, że w granicach, 15? Że w granicach na dzień dzisiejszy jako wsparcie, uwzględniając, że koszta ubiegłoroczne zamykały się na poziomie około 30 milionów złotych, tak? Około 16 milionów złotych to były kontrakty, tak? No, chciałbym też, marzą mi się większe kontrakty, w większym wymiarze. Może niekoniecznie poszerzony zakres, ale bardziej, żeby były wymierne wartościowo, tak? Co do świadczonych usług. To myślę, że na dzień dzisiejszy, jeżeli będziemy weryfikować ten budżet, to co było możliwe na dzień dzisiejszy, do zapisania zostało zapisane w budżecie. Chociażby dlatego, żeby spiąć, żeby nie pozwolić na to, żeby budżet gminy Bogatynia był ustalony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Mm-hmm. Bo wówczas się nikt nie będzie, że tak powiem, tutaj specjalnie certolił, co z tym fantem zrobić, tylko powie, ja się zajmuję tylko, chociaż gdyby była mowa o komisarzu, ja tu abstrakuję dziś i mm-hmm. podaję taką hipotezę, to powie, ja się tylko zajmuję zadaniami własnymi i to... Gminy i mnie to wszystko nie interesuje. Inne mnie nie interesuje. Dobrze, to czyli ile? Ile pana zdaniem jest odpowiednio na szpital? To znaczy... Czy jakiś procent budżetu? Czy jakaś konkretna kwota? To znaczy, gdybyśmy mieli do czynienia z normalną sytuacją, że mielibyśmy za sobą spłacone... Ale nie mamy normalnej sytuacji, mamy. To znaczy, to musiałbym być cudotwórcą, żeby powiedzieć, że właśnie wraca... Pana zdaniem, moim mając zdaniem pod możemy, uwagę moim potrzeby gminy... Moim mając... zdaniem potrzeby gminy, myślę, że na poziomie około 5-6 milionów złotych. Moim zdaniem, w stosunku do tego. I to, o czym państwo wiecie... Pani też wie o tym. Ta propozycja dotycząca obniżenia nakładów w poszczególnych działalnościach, która miała miejsce na ostatniej sesji. Zresztą temat nieprzygotowany, spontanicznie. Mówimy o budżecie tym konkurencyjnym. To mówię o budżecie konkurencyjnym. Ale nie chcę do tego wracać, ale my dzisiaj będziemy rozmawiać na komisjach na temat tego budżetu, dlatego że spróbujemy zobaczyć. Bo co tam jest dobrego i co można przetransportować? Czy coś można przetransportować? Czy wyciąganie tych cegieł z tego budżetu, który został przygotowany przez burmistrza i przyjęty ostatecznie przez Radę, czy wyciągnięcie tych cegieł nie spowoduje, zamienienie pewnych elementów. Tak. Ale jedna bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawy wątek, który moim zdaniem przeszedł trochę bez echa, a warto się nad nim pochylić, to jest wątek, który pan zaproponował, a mianowicie wyjście z pytaniem do mieszkańców gminy, zapytanie mieszkańców, co myślą na temat tego, gdzie włożyć 4 miliony złotych. Czy włożyć je jako dopłata do wody, czy włożyć te pieniądze na szpital. I zrobić to albo w formie referendum, albo w formie ankiety. W każdym razie zrobić tak, żeby mieszkańcy mieli wpływ na to, gdzie te pieniądze pójdą.
To znaczy, tak mi się marzyło, że tak można zrobić i nadal podtrzymuję to zdanie, że kwestia udziału społeczeństwa w tworzeniu budżetu i w sposobie wydatkowania tych pieniędzy, no musi mieć szerszy kontekst jak Rada Miasta i Gminy. I Mógłby mieć, dlaczego nie? Pytam. Bo społeczeństwo trzeba pytać. Gdybyśmy spytali to społeczeństwo, zaraz pani odpowiem. Gdybyśmy społeczeństwo spytali w 2018 roku, w momencie, kiedy podejmowano decyzję o emisji obligacji, prawda, społeczeństwo. Gdybyśmy czytelnie społeczeństwu powiedzieli, z czym to się wiąże? Na co? W jakim celu są, ta emisja jest, będzie wydatkowana? I jaki będzie koszt tego wszystkiego? Co to spowoduje w innych aspektach działalności? No, społeczeństwo by na pewno się też zastanawiało, by powiedziało, to pilnujcie tych pieniędzy tak, żeby nie marnotrawić tej każdej złotówki. No właśnie, a dlaczego teraz nie można tego zrobić? Dlaczego nie można zapytać mieszkańców, czy chcą przeznaczyć na szpital, na wodę, a może zamiast na wodę po prostu dać dopłaty do PEC-u. To znaczy wniosek jest przygotowany, to znaczy Rada nie będzie przeprowadzała tego referendum, ale jest wniosek podpisany chyba tam przez 8 czy 9 radnych, żeby po prostu przygotować to zapytanie. Przy czym trzeba pamiętać, że nic nie musi się dziać na samym początku roku. No jeżeli będą istniały sytuacje, które będą stanowiły zagrożenia w danych obszarach, zawsze do tego budżetu można wrócić, zawsze można dokonać tych zmian. To nie znaczy, że budżet radni jest... Radni też nie są nieomylni, może po prostu mogą potrzebują... I taka ocena, takie wsparcie społeczne, doradzenia, to wcale nie oznacza, że to jest uciekanie z odpowiedzialnością. Załóżmy, bo ktoś powie, bo uciekają z odpowiedzialnością. Nie. Pytać należy, bo mieszkańcy dość często powtarzają jedną rzecz. Pewnie pani też słyszała. Płacimy podatki, mamy prawo wymagać. Mamy prawo wiedzieć, na co te pieniądze się przeznacza. I ja się z tym zgadzam. Ale mamy prawo partycypować i też. Mamy uczestniczyć. Mamy prawo rozmawiać, partycypować. Wymagać. I to jest właśnie ta nowa, o czym pani wspomniała. To jest ta nowa formuła zarządzania organizacjami i zarządzania samorządem, że pytamy i dajemy szansę społeczeństwu na uczestnictwo w zarządzaniu, tak? I to nie tylko, załóżmy, w gminie. Taki model chcemy wprowadzić też w ramach propozycji w podmiotach podległych Urzędowi Miasta i Gminy, żeby wyeliminować właśnie ten taki tryb, o której wcześniej pani wspominałem, tryb nakazowo-rozdzielczy. Tyle i tyle, nikt nie będzie dyskutował więcej. Tak, ja mam rację i nikt więcej. Z tą racją to jest różnie. Po czasie się okazuje, że nie jesteśmy nieomylni. I dlatego to jest szansa na uczestnictwo właśnie, na partycypację i zaangażowanie w wydatkowaniu tych środków, które, że tak powiem, są wspólnym wytworem, tak? I mieszkańców, i instytucji i tak dalej. Żeby w odniesieniu, załóżmy, do spółek komunalnych, chodzi o to, żeby pracownicy poczuli się autentycznymi gospodarzami danego podmiotu gospodarczego. Żeby to nie wynikało z faktu, że burmistrz czy samorząd powie, to ma być tak, my to widzimy w ten sposób, inaczej nie będzie. Mhm. Szczególnie jest to ważne kiedy? W momencie, kiedy mówimy o restrukturyzacji, kiedy mówimy o optymalizacji kosztów, tak? O zmianie dotychczasowego kształtu i zarządzania podmiotami. I dlatego ja nadal stoję na stanowisku, że społeczeństwo trzeba pytać. Ten wniosek poszedł po posiedzeniu komisji, bo to jest wniosek komisji rewizyjnej i wniosek komisji rozwoju komisji obywatelskiej. I co z nim się będzie działo? Będzie ankieta? Będzie możliwość? To znaczy formułę myślę... Bo referendum chyba jest zbyt kosztowne. Nie, to znaczy oczywiście, że referendum jest dość kosztowne. Trzeba po prostu będzie zrobić ankietę, będzie trzeba zaangażować do tego jednostki pomocnicze. Mam tu na myśli rady sołeckie, rady osiedlowe, żeby się w to włączyć. Może nie będzie to tak aż precyzyjnie, tak dokładne, tak jak to... Można zrobić ankietę internetową, która jest dużo mniej kosztowna, Też można. Nie będzie szybsza. Tak jak powiedziałem, być może nie będzie to tak precyzyjne jak przy wyborach bezpośrednio, że liczy się każdy jeden głos. Ale obraz będzie. Ale będzie obraz. Jakiś obraz. Będzie obraz, do którego trzeba zmienić. Bo tak czy inaczej, ja mam taką nadzieję, że ten etap takich trudnych momentów, trudnych spraw, no będziemy mieli jednak kiedyś w końcu za sobą. No ale prawda jest taka, że... Ale kiedy? No znaczy, ja myślę, że kwestia trzech lat to jest, że tak powiem, realna. Do tego, żeby powiedzieć, że no będzie można... Trzech lat od dzisiaj?
Nie, od tamtego roku. No, proszę pamiętać, no przecież te 25 milionów złotych, które zostały spłacone, to przecież nie spłaciły krasnoludki. Mm-hmm. One zostały spłacone przez samorząd. Mm-hmm. A my musimy uciekać od czego? Musimy uciekać od tych nieszczęśliwych odsetek, od kar, bo jeżeli ludzie mówią tak, trzeba wziąć kredyt. Po pierwsze, ten kredyt ktoś musi dać. A w tej chwili wiecie, że kwestia zaufania, wiarygodności. Podmiotu. Ja nie mówiłem na sesji. Pierwsza rzecz strategiczna dla tej gminy to powinna sprowadzać się do tego, żeby odzyskać i odbudować utracone zaufanie. Zarówno do mieszkańców, jak i do kontrahentów. No dobrze, ale budżet zeszłego roku był oszczędnościowy, nie było pieniędzy praktycznie na nic. Mhm. Budżet tego roku też jest oszczędnościowy. Też tam tych pieniędzy jest bardzo mało, bo jest oszczędzanie. Ja się zastanawiam, czy w ogóle samorząd się zastanawia nad tym, pan, czy się zastanawia nad tym, jakie są koszty społeczne oszczędności? To znaczy, ja myślę, że tak, jak czytam te wszystkie informacje dotyczące czego? Różnego rodzaju spotkań, imprez, czy zabezpieczenia środków na podstawowe potrzeby, podstawową egzystencję, czyli na byt. Bo to powoduje, że no, ludzie się gubią w tym momencie, kiedy traci się ten rezonans, kiedy brakuje na chleb, kiedy brakuje na podstawowe potrzeby, nawet te takie socjalne. Ale tych środków, jeżeli chodzi o potrzeby socjalne, raczej nie brakuje, bo one wypłacone są terminowo. Nie, ja mówię o kosztach społecznych, jako społeczeństwa, miasta i gminy Bogatynia, które... O kosztach społecznych mówię tak. Oczywiście środków przeznaczonych na różnego rodzaju imprezy sportowe, kulturalne jest mniej. Ale czy to znaczy, że nie odbyła się żadna impreza w Bogatyni? Odbywały się. Miały mniejszy wymiar, może mniej było angażowanych zespołów czy twórców z zewnątrz, ale za to się aktywizuje to życie takie wewnętrzne, tak? No właśnie, ja mam wrażenie, że się nie aktywizuje, że wręcz przeciwnie, popada w marazm. To znaczy w sytuacji, kiedy gmina jest w niebezpieczeństwie, bo to nie jest bezpieczna gmina, kiedy mamy ogromny problem z narkotykami, kiedy tak naprawdę oferta dla młodych ludzi w Bogatyni nie istnieje, bo zajęcia pozaszkolne też zostały obcięte i tych zajęć jest niewiele, no zastanawiam się, ile jeszcze to społeczeństwo wytrzyma hasła nieustannie powtarzane, nie ma i nie będzie? To znaczy nie ma, ale będzie, bo w tą stronę właśnie zmierzamy. Gdybyśmy drastycznie podeszli do tego, że powiedzieli, nie interesuje nas nic poza tym, o czym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, poza zadaniami własnymi gminy. To by było na dzień dzisiejszy, ale to jest kwestia wyborów. To, co jest ważniejsze. Jeżeli pani mówi, ile wytrzyma. Rozmawia pan z ludźmi. Pan często panem tak. Można spotkać na ulicach. Oczywiście. I pan rozmawia zawsze z ludźmi. Oczywiście. I wielu ludzi mówi tak. Rzeczywiście. Jest to wyrzeczenie. No to wyrzeczenie trwa przez rok czasu, tak? Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Może i dużo dla niektórych. Dla niektórych no, okaże się, że jest to niewiele. Ale ja jestem tego przekonania, że to nie będzie trwało wiecznie. Dlatego mówię, że im wcześniej spłacimy po prostu zobowiązania, nie będziemy musieli ponosić z tego tytułu karnych odsetek, tak? Bo przecież każda rzecz, która dotyczy długu, ma swoją wartość. To kosztuje. Ludzie czasem spotykają mnie na ulicy i mówią, panie, a co to wam przeszkadza wziąć jakiś kredyt i od razu przekazać te pieniądze. Po pierwsze, to ktoś ten kredyt musi dać. To jest kwestia tego zaufania, że ma wiarę, że te pieniądze nie zostaną spożytkowane tak jak, przepraszam, ale w minionych latach, tak? Że ktoś będzie kontrolował wydatkowanie tych pieniędzy. Przecież wiadomo, że był taki okres, że gmina pozostawała poza wszelką kontrolą. No nawet Regionalna Izba Obrachunkowa w Jeleniej Górze, jako wydział zamiejscowy, no nie chciała za bardzo ingerować w całe sprawy. Dopiero sprawy musiały nabrzmieć, musiało się okazać, że ma to swoje potwierdzenie w dokumentach prowadzonych przez wymiar sprawiedliwości, to znaczy mówię przez organy ścigania, gdzie się okazało, że no w pewnych sprawach to jest lipa, rzeczy źle wykonane, stanowiące zagrożenie dla mieszkańców. Proszę zauważyć, że w ostatnim okresie
zamilkł temat, tak jakby go w ogóle nie było. Sprawa czego? Krzywych, niebezpiecznych mostów. A ten temat istnieje dalej, proszę pamiętać o tym. Ale to nie jest... To ja za chwilę do tego wrócimy, no. Ale jeszcze wracając do tych kosztów społecznych. Tak. Mieszkańcy są wkurzeni, bo przecież wiemy o tym, że najpierw był pomysł, żeby zrobić referendum w sprawie odwołania burmistrza, a zaraz potem referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej. Co pan o tym myśli? Myślę, że jedno i drugie będzie możliwe. Oczywiście najszybsze byłoby i możliwe do wykonania referendum w sprawie odwołania, załóżmy, całej Rady. Ja bym też chciał, żeby Rada mogła, że tak powiem, do końca prezentować swoje stanowisko, ale oparte na faktach. Oparte na czym? Na wiedzy, na doświadczeniu. Zaangażowaniu. A póki co, proszę pamiętać, przecież mało kto wie, że są radni, którzy nie pracują praktycznie w żadnej komisji. To jest sprawa, która... To jest jeden radny. Musielak. Są radni, którzy pracują tylko w jednej komisji. A wie pani dlaczego? Bo to jest... Niektórzy mówią, że to jest kwestia bezpieczeństwa, bo gdyby pracował w dwóch czy trzech komisjach, to byłoby ryzyko, że jak nie będzie na której komisji, to będzie trzeba mu potrącić, tak, z tytułu nieobecności, czyli braku pracy. Jest to ze wszech miar bezpieczne. Jest to, można powiedzieć, sposób też na życie, nie? Są radni, którzy pracują w kilku zespołach, na przykład, nie? Czy komisja. To nie można tego jakby... Ale ja bym chciał, żeby po prostu to działanie, nawet komisja, bo dość często mówimy, obradowała komisja, tak? Ja bym chciał, żeby komisje w swoich treściach, tych, które wypracowują, nawet jako wnioski do burmistrza, czy uwagi, czy nawet zalecenia, żeby opierały się po prostu na konkretach i na wiedzy. Żeby po prostu nie były to działania populistyczne, tak? Bo mnie to się nie podoba, to ja mam odmienne zdanie i walę, załóżmy tutaj z tego korkowca. Bo nie lubię Kowalskiego. Po to, żeby było dużo huku. A przecież to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to było merytoryczne, żeby nad tym można było rozmawiać, tak? I dlatego jeszcze raz powtarzam, że to, co zostało wyszczelone podczas sesji, pomimo tego, że budżet został przyjęty, zostało podjęte przez dwie komisje i będziemy się zastanawiać, gdzie jeszcze uszknąć, coś zrobić, to, co pani pyta. Czy można gdzieś przesunąć te pieniądze, czy nie? Ale tak to zrobić, żeby nie wyciągnąć z tego budżetu, który stanowi ten fundament, jakichś takich całych... całość elementów, bo na to sobie na pewno pozwolić nie mogę. A już teraz sytuacja w Radzie jest taka, że po tej sesji budżetowej już jest sytuacja taka, że trochę się oczyściło, że jest trochę luźniej, trochę to napięcie spadło. Czy dalej są takie... No, nie chcę powiedzieć, że obszary, ale no jakby część radnych z inną częścią radnych no nie pałają do siebie sympatią i to czuć, to widać na sesji. To znaczy ja zawsze zachęcam do tego, żeby po prostu spojrzeć trochę dalej jak tylko czubek swojego własnego nosa, bo znowu w ostatnim okresie zaczęły się pojawiać sprawy. Mój zakład, ale tylko mój zakład, pozostałe nie. Moje miejsce pracy, moje uposażenie, czyli moje ego, moje ja. Ale to moje ja związane jest jakby z funkcją radnego też, tak? Jest z funkcją radnego. A ja oczekuję od radnych szerszego spojrzenia. Szerszego spojrzenia na problematykę dotyczącą całej gminy i we wszystkich obszarach. Przecież proszę zauważyć, pojawił się temat dotyczący czego? Bo za dużo jest placówek oświatowych, za dużo przekazuje mi pieniędzy na oświatę i tak dalej. Być może. Być może, ale jest to proces, do którego trzeba zaangażować i rodziców, i pracowników zatrudnionych w tych placówkach, uwzględniając, że demografia się zmniejsza. Ma to pewien sens, ale to trzeba po prostu zrobić, że tak powiem, z głową. Nie na kolanie, że nagle ktoś wpada na pomysł, mówi, mnie to nie odpowiada ta szkoła, bo ja nie lubię tej pani dyrektor, czy tego środowiska i będziemy to likwidować. Może trzeba po prostu zrobić nową sieć szkół. Ach, no to, ale to jest kwestia czego? To jest kwestia wykonania potężnej pracy dotyczącej analizy strategicznej. Oczywiście, ale to jest praca, która może przynieść korzyści, może. Która może przynieść oszczędności przede wszystkim. Może, ale o tym bo mówimy. Bo oświata to jest obszar, który pochłania ogromną część budżetu. Ale możemy. Ale ja jeszcze pani powiem jedną rzecz. Ja bym się pokusił o to, ja bym chciał mieć takich partnerów w Radzie na przykład, żebyśmy mogli z dumą powiedzieć na przykład po dwóch miesiącach czy trzech, że zrobiliśmy potężną robotę, bo zrobiliśmy w ramach kompetencji, mówię psychospołecznych kompetencji,
radnych, czyli wiedzy, doświadczenia, umiejętności, wykonaliśmy taką pracę, z której wynika, że można zmienić sieć i w jaki sposób można tą zmianę wykonać. I niekoniecznie trzeba to lokować w ramach zlecenia, żeby ktoś nam tą sprawę uporządkował. O, takich radnych bym widział w takim zespole. Czyli co, teraz sporo radnych jednak jest takich, którzy patrzą tylko na swój koniec nosa i zajmują się tylko sobą i swoimi sprawami? Powiem tak. Myśli pan, czuje pan to, że to nie jest działanie na rzecz gminy? Czuję, to znaczy czuję to dlatego, że czuję po zachowaniu, po inicjatywach, tak, że mało słyszę, to zróbmy tak, usiądźmy do tego razem, żeby ugryźć ten temat na takiej zasadzie. Przecież na przykład, jeszcze raz muszę wrócić do tego projektu, wystarczyło wcześniej ten projekt przedłożyć i pewnie, gdyby to było możliwe, bo przecież projekt budżetu został przedstawiony 26 listopada i pewnie my byśmy się nad tym pochylili, ale nie można robić czegoś za węgła. Nagle jest niespodzianka, tak, bo ja coś robię, bo jeżeli się okaże, że można, to dlaczego mamy się do tego nie przechylić? Przecież mówimy o tym, nie jesteśmy nieomylni. Być może, ale to nie znaczy, że mamy komuś coś robić na złość. I był czas na to, żeby po prostu przystąpić. Nawet w tej chwili. Może to był odwet. Ale za co? Ja nie wiem. Ale pan jest radnym. To ale za co? To jest odwet grupy radnych. To znaczy, wie pani, kwestia odwetu grupy radnych, to brzmi trochę tak niepoważnie, nie? Bo gdyby uznać to za odwet grupy radnych, to musielibyśmy wyznać związek przyczynowy, czego to dotyczy, czy został ktoś skrzywdzony i tak dalej. A nawet gdyby miało to wymiar odwetu, to znaczy wyglądałoby to niepoważnie, bo nie dotyczyłoby to interesu gminy. Tylko no ale w tym budżecie, z tego co wiem, są zapisane duże w tym budżecie konkurencyjnym, który nie przeszedł. To nie jest konkurencyjny budżet. To są to rzeczy wyciągnięte. W zasadzie to już nie jest budżet. Tak? To jest projekt, propozycja, pomysł, cięcia, zmiany i tak. To nie jest projekt. O, gdyby to był projekt konkurencyjny, tak, który by zabezpieczał bezpieczeństwo w działach, innych rozdziałach, dlaczego nie? Dużo pieniędzy na szpital tam na przykład jest. Dlaczego? No to znaczy więcej na szpital, ale na przykład sprawa zagospodarowania planu przestrzennego w Bogatyni. To są rzeczy, które kuleją, od dłuższego czasu nie zostały zrobione. Nawet byłem zdziwiony, bo dotyczą gospodarki mieszkaniowej, która jest strasznie zaniedbana, tak? Stanowi zagrożenie dla wielu mieszkańców. Okazuje się, że też sięgnięto właśnie w te miejsca. Niepotrzebnie. Dobrze, ale przede wszystkim, pan jest radnym, ale przede wszystkim jest pan przewodniczącym jednej z ważniejszych komisji, które działają w Radzie Komisji Rewizyjnej. Wspomniał pan o mostach bogatyńskich, które zostały wybudowane po powodzi. Wszyscy je znamy, bo one są takie wybrzuszone, powiedziałabym. Czy to będzie temat dla Komisji Rewizyjnej? Czy tym się zajmiecie? To znaczy, wcześniej czy później będzie się trzeba tym zająć. Bo to już sporo czasu minęło. To znaczy, chodzi o to, że tak. Proszę zauważyć, że przez ten rok czasu się tyle rzeczy spięczyło, taki ogromny wymiar to nabrało, że każda jedna rzecz, gdyby rozpatrywać, to by się okazało, że tak. Albo ktoś zbyt opieszale się do tego zabrał, można byłoby tak mówić. Zbyt powoli to funkcjonuje, działa. Rada jest ciałem społecznym, tak? Część ludzi pracuje do południa. Urzędnicy mają czas pracy też do godziny, załóżmy, tam 15:30. No nie można tak powiedzieć, chociaż jest to komisja, która najwięcej czasu poświęca na kontrolę, bo żadna komisja nie jest tak absorbowana do swoich działań. Ale chcecie się zabrać za mosty? Jeżeli będzie taka, bo wiemy o tym, że w tej chwili są roszczenia ze strony podwykonawców, to też nie jest... A propos mostów? Tak. To są rozliczenia pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą. I pewnie wie, dlaczego tak się stało. No stało się to dlatego, że to mieszkańcy też powinni wiedzieć, że wtedy nie mieliśmy, że tak powiem, własnego zabezpieczenia, własnego interesu. Myśmy pilnowanie własnego interesu zlecili. No nie myśmy, tylko samorząd zlecił ludziom z zewnątrz, którzy byli bardziej powiązani z głównym wykonawcą, jak z gminą Bogatynia. Przecież to nie są tylko mosty, to są przecież i budynki. Ale trzeba też mieć na uwadze ówczesną sytuację, która była dosyć specyficzna. Ona tak? była dość specyficzna, tylko chodzi o to, że w ramach tej specyfiki uciekło prawie 100% więcej wydatkowanych pieniędzy zarówno na budownictwo popowodziowe na ulicy Skłodowskiej. No właśnie, chciałam zapytać też o bloki na ulicy Skłodowskiej. No. Czy też będziecie się tym zajmować?
To znaczy na pewno tak, bo w tej chwili też zajmowały się organy ścigania, sprawy są w sądach, toczą się. Organy ścigania interesowały się blokami na Skłodowskiej? Między innymi to jest kwestia wykonania od tego momentu, kiedy pojawiło się... Odbiorów i tak dalej. Przecież Państwo pamiętacie, że był taki moment, kiedy pojawiły się zastrzeżenia przy zmianie inspektora nadzoru po zejściu głównego wykonawcy z robót. Było 26 zastrzeżeń. 26 zastrzeżeń dotyczących rozwiązań architektonicznych, wykonanych prac, których już niektórych tak naprawdę nie można było odwrócić, skorygować. No a trzeba pamiętać, że sprawa z dachami, przeciekających dachów, to już była historia, tak? Ona się ciągnie, to jest historia niekończąca. To jest kwestia izolacji tych dachów, instalacji wywierzchnych i tak dalej. No fachowcy to jasno określili, tak? No i jedna wielka lipa, za którą gmina zapłaciła, czy utraciła pieniądze. Dużo więcej niż warte to było. Dużo więcej. I dzisiaj, jeżeli szukamy tych złotówek, że ponosimy jakieś konsekwencje, no to proszę pamiętać, że 12 milionów złotych, o takich kwotach była mowa na ulicy Skłodowskiej w budynkach, a ponad 20 kosztowały budynki. Nie będę już przetaczał każdego jednego mostu, bo de facto chyba mieszkańcy byliby w szoku, gdyby się okazało, że na dzień dzisiejszy, załóżmy, jeden z mostów trzeba by było rozbierać, bo stanowi zagrożenie. A takie jest, nie? Ja nie mówię tego, żeby straszyć mieszkańców, tylko mówię o tym, że okaże się, że znowu to byłby priorytet. Co zabezpieczyć, bo samochody nie będą mogły przejeżdżać, istnieje niebezpieczeństwo, że coś się osunie. No, wie pan, dzisiaj huśtawka się przewróci i konsekwencje są takie, że ludzie idą, że tak powiem, do pudła, nie? No dobrze, ale to, co już komisja rewizyjna ma za sobą, to na pewno Ośrodek Sportu i Rekreacji. I właśnie basen. Czy basen macie już za sobą? Czy sprawa tak, będziemy kończyć. Jest... Tak, to znaczy pozbieraliśmy wszystkie te rzeczy, które były możliwe do pozyskania w urzędzie. No, najdziwniejszą sprawą to jest to, że w zasadzie poza dwoma osobami w urzędzie, to ówczesnym burmistrzem i ówczesnym skarbnikiem miasta gminy, nikt w urzędzie się tym nie zajmował. Czyli urząd, który miał w swojej strukturze... Ale ówczesna wiceburmistrz Monika Oleksak też się zajmowała basenem. No też. I myślę chyba, że na tyle niepotrzebnie, tak, że nie była to jej działka, jeżeli chodzi o programowanie, o przeznaczanie środków. Raczej, gdyby chodziło o zagospodarowanie, prowadzenie już życia po zakończeniu tej inwestycji, to tak. Ale ja pamiętam ten moment, kiedy była euforia, bo ten basen, bardzo często ludzie mnie pytają, kiedy ten basen zostanie otworzony. No właśnie, tak? Kiedy basen będzie otworzony? No, to wynika z waszego dochodzenia i z waszych dokumentów, które zebraliście i wniosków, które będziecie przedstawiać? To znaczy, z naszych wniosków wynika tyle, że po pierwsze, że to była dzika inwestycja, sama wola budowlana, której nikt nie nadzorował. W świetle uzyskanych informacji i dostępu do dokumentów można stwierdzić, że osoby, które były wcześniej nazywane inspektorami czy kierownikami budowy, ale w ogóle nie istniały. Dobrze, to w takim razie jak to jest możliwe, że nikt o tej inwestycji, teoretycznie teraz się mówi, że nikt o tej inwestycji nie wiedział, skoro myśmy pokazywali relacje, przyjeżdżało Radio Wrocław, przyjeżdżała Telewizja Polska, wszyscy robili relacje o basenie w Bogatyni. I jak to jest możliwe, że teraz nagle inspektorzy mówią, że oni nie wiedzieli, że jest taka inwestycja? To znaczy, bo nie rozmawialiście Państwo z inspektorami, rozmawialiście Państwo, bo jeżeli uznać, że inspektorem nadzoru był w tym czasie skarbnik, nazwisko pominę, tak? Czy burmistrz, to nazwisko też pominę, tak? No to w cudzysłowie mówimy inspektor, w cudzysłowie, tak? Bo i oddzielna para kaloszy to jest to, kto, że tak powiem, dokonywał odbioru poszczególnych prac. No i niestety na tych dokumentach właśnie te osoby widnieją. One dokonywały odbioru, a jednocześnie wydawały polecenie płatności. No ale ciągle nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że przecież
to nie była inwestycja pod ziemią, o której nikt nie wiedział. O tym wiedzieli wszyscy. W województwie wiedzieli o tym wszyscy, bo no tak jak mówię, media, no nie tylko my, nie tylko media lokalne pokazywały to, co się dzieje na basenie i jak ten basen postępuje, ale też Telewizja Polska, Radio Wrocław, Muzyczne Radio, no media, które mają o wiele większy zasięg. Bo wszystkie instytucje pokazywały fakt, że powstaje inwestycja, która może, że tak powiem, ułatwić życie mieszkańcom, tak, może przynieść miastu i samorządowi pewien splendor, tylko nikt nie wnikał, że tak powiem, do kuchni, w jaki sposób to się realizuje. Do momentu, dopóki nie pojawiły się wątpliwości, czy wszystko przebiega sprawą. Ale jak już mnie pani pyta, to ja muszę pani powiedzieć o dwóch rzeczach, bo nie mówiłem o tym na sesji, ale będę mówił przy przedkładaniu sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej, że wydarzyła się taka historia w 2018 roku, kiedy nie będąc radnym, wraz z grupą mieszkańców zwróciłem się do ówczesnego przewodniczącego rady, o przeprowadzenie kontroli na okoliczność prowadzonej inwestycji. Ówczesnego przewodniczącego, czyli Peremickiego, tak? Tak. Pana Krzysztofa Peremickiego. Pana Krzysztofa, obecnego radnego. Czy ta inwestycja jest zgodna z prawem, czy posiada ten dokument? No więc na tamten moment, jakby będzie to kiedyś panią interesowało. A zresztą pewnie jak będziecie na sesji, to będziecie mieli okazję się z tym zapoznać. Jaka była odpowiedź? Odpowiedź, że po prostu takiej inwestycji się nie prowadzi. Bogatyni. Taką samą odpowiedź mam, bo w międzyczasie zmieniono nazwę inwestycji, pomimo tego, że została zapisana jako otwarte kąpielisko w Bogatyni, w WPI, czyli Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Ale to już jest detal, szczegół. Jeszcze dalej pani nie będę informował, bo być może, no nie być może, tylko na pewno to będzie przedmiotem wyjaśnienia przez, nie tylko przez sesję. Ale burmistrz powiedział w radiowym wywiadzie, że w tym roku się nie wykąpiemy na basenie. To znaczy, i że w ogóle basen, który jest otwarty, to nie jest najlepszy pomysł, że basen powinien być kryty. Czyli to znaczy, to jest jego pogląd dotyczący, jaki basen byłby najlepszy. Oczywiście byłby taki basen, najlepszym basenem byłby taki basen, który mógłby funkcjonować nie przez 2-3 miesiące, tylko w okresie letnim, ale przez dłuższy okres, prawda? Przynajmniej przez dzień. Mamy otwarty, to no, może niech on już jest. Chociaż będzie taki, no, jaki jest. No, ale być może powstanie koncepcja, bo proszę pamiętać, że po decyzji powiatowego inspektora nadzoru, który wykonuje wszystkie czynności zlecone, czy wynikające z przesunięcia kompetencji od głównego inspektora nadzoru, tak, w Warszawie, że trzeba będzie stworzyć, że tak powiem, rozpocząć pracę od nowej. W tej chwili mamy podstawę, bo jest decyzja, która nakazuje, jednocześnie z tym odległym terminem do 2000... Półtora roku mamy czas na to. Czyli po prostu... Ale to jest kwestia też chyba tylko i wyłącznie przygotowania dokumentów. No, to znaczy, żeby dokumenty przygotować, bo jeżeli powiemy tylko dokumenty przygotować, no to trzeba wszystkie... Trzeba zrobić tak, jak pani widziała w tym postanowieniu, że trzeba przygotować, przedłożyć projekty. Okazuje się, że ta dokumentacja, która wcześniej była dostarczona, ona jest niezgodna z tym, co jest faktycznie. Czy bardzo niezgodna, czy w nieznacznych szczegółach? No to jest niezgodna. No, takie jest stanowisko nadzoru budowlanego i to trzeba skorygować. No ale dokumentację trzeba zrobić, trzeba rozpocząć od nowa. Ale mało tego... Ale wydaje się, że zrobienie dokumentacji jest o wiele łatwiejsze, bardziej prostsze niż po prostu zburzenie i budowanie naturalnie, od nowa. Naturalnie, to ja nawet o tym nie myślę. Nawet przez myśl mi to nie przychodzi, że to mogłoby być zniszczone. I bardziej idę w tym kierunku, że mogłoby być, że tak powiem, pewna część może zabudowana, żeby pozyskać, że tak powiem, obiekt do innych celów, na przykład na okres zimowy, może jakieś lodowisko, może spacerniak, nie wiem. Ja nie potrafię powiedzieć. No ale to może najpierw po prostu to otwórzmy, a potem się zastanawiajmy, czy to zamknąć ponownie i budować dach. Nie. My nie zamykamy. My nie zamykamy czegoś, co nie zostało otwarte. No tak. To ja już mówię w perspektywie takiej, że jeśli już miałoby być otwarte. Że chyba najbardziej złożoną sprawą to będzie uzyskanie wszystkich, że tak powiem, uzgodnień formalno-prawnych, środowiskowych, tak?
To znaczy mówię o Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Zgorzelcu, nadzorach budowlanych, o dopuszczeniu obiektu, bo to jest rzecz złożona, tak? I każdy dzień, czy to nie jest tak, że każdy dzień zwłoki, każdy dzień jakby niedziałania tego basenu działa na niekorzyść tej inwestycji? To znaczy działa, oczywiście, bo wystarczy tylko powiedzieć o tym, że tak, że samo pilnowanie tego obiektu, w którym gmina jest kosztowne. Jest kosztowne. Natomiast jest szereg pomysłów, które gromadzą się w głowach nie tylko radnych, mieszkańców, a może poszukajcie partnera strategicznego. Ale był pomysł już taki i była taka propozycja, żeby sprzedać ten obiekt wykonawcy. Czy on był chętny? To znaczy, ja się nie spotkałem z takim stwierdzeniem, z taką ofertą. A to radny Szczepanik opowiadał na sesji ostatnio. To znaczy, on opowiadał, bo o tym wspomniał radny Wiśniewski, bo radny Wiśniewski uczestniczył już w otwarciu tego kąpieliska wcześniej. Zupełnie niesłusznie i bez podstaw, tak? No i w tej chwili mówi, że trzeba sprzedać. No, na każdą jedną rzecz musi być kupiec. Gdyby chciał, to myślę, że to była jedna z szczęśliwszych sytuacji. Na przykład, bo oprócz tego, A szczęśliwszych dla kogo? Dla gminy, no bo proszę pamiętać... Ale nie dla mieszkańców chyba, bo jak przyjdzie prywatny właściciel, to wtedy ceny biletów będziemy mieli 50 zł. No ale nie cena biletu się liczy na dzień dzisiejszy. Dla mieszkańców tak. Bo gdybyśmy mogli powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, że to jest zupełnie, mamy do czynienia z ubogim społeczeństwem, którego na nic nie stać, a tak nie jest przecież. Nie jest, no większość, mimo wszystko, mieszkańców to są byli pracownicy kopalni, elektrowni, i aktualni pracownicy, jest część oczywiście z tych bardziej ubogich zakładów, czyli bogatyńskie zakłady włókiennicze czy Polimer, ale to już jest historia i to w zdecydowanej mniejszości. Ale takich rozwiązań trzeba szukać. I ja byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby się okazało, że zjawił się kontrahent, mówi tak, ja... Kupię od was. Ja od was kupię, będę prowadził ten interes. Bo wtedy moglibyśmy powiedzieć tak, udało nam się uratować te pieniądze, bo na dzień dzisiejszy, jak pani myśli, ile by trzeba było zatrudnić ludzi na tym obiekcie, oprócz tych, którzy pilnują ten obiekt. Mm-hmm. No tych, którzy stanowiliby obsługę. Cała chemia, tak? Dyżury w szatniach, gastronomia. To byłoby koło 18 ludzi, według mojej oceny. No dobrze, a ile osób by korzystało z basenu? A jak pani myśli, czy na dzień dzisiejszy pani również jest przekonana co do tego, że to jest taka oferta, która mogłaby być konkurencyjna dla Czechów i Niemców? Po pierwsze, muszę pani powiedzieć, że nie doszukałem się. Nie doszukałem się w tych materiałach. A w jaki sposób dzieci mają spędzać wakacje, kiedy rodzice są w pracy? No dobrze, jest akcja lato. Na akcję lato pochodzą dzieci w wieku 6, 7, 8, 10 lat. Starsze dzieci, młodzież, nie chodzi na akcję lato. Co ma robić w wakacje? To znaczy, jeśli byłby basen, jestem przekonana, że ten basen byłby zapełniony basen byłby, nudzącą się młodzieżą, która basen mogłaby basen byłby, aktywnie spędzić no czas. Pewnie tak, każda forma do otwarcia tego basenu. Więc może nie liczmy, że będzie to 18 osób, którym trzeba zapłacić, tylko policzmy, kto mógłby skorzystać z tego basenu. To znaczy, basen w szkole Trójce jest zamknięty. Ale ja muszę pani powiedzieć o jednej rzeczy. Nie działa od prawie roku. Ale ja muszę pani powiedzieć o jednej rzeczy jeszcze, że ja nie doszukałem się w tych materiałach takiego dokumentu jak studium opłacalności na danej inwestycji. Wie pani, bo ja muszę powiedzieć to wyraźnie, bo ja nie chcę się spierać z panią o to, czy powinien być, czy nie, bo powinien być basen uruchomiony. Za ile by powinien kosztować ten bilet, to też pani nie powiem, tak? Bo ja już znam historię, że te bilety były rozprowadzane daleko, daleko wcześniej. A jeżeli po prostu basen, że tak powiem, rósł do góry, tak? Pamięta pani? Wydaje mi się, że bilety i karnety to jest sprawa drugorzędna. Natomiast kluczowe jest, żebyśmy w końcu mogli korzystać z tego obiektu. Tak, i to jest kwestia bezpieczeństwa tych ludzi też na tym obiekcie. Jest jedna rzecz. Wie pani, i to przy każdej jednej inwestycji, czy ona będzie lepsza, czy gorsza, trzeba powiedzieć tak, że jeżeli to jest projekt, to projekt. To jest unikatowa rzecz. I ten basen też powinien być unikatową rzeczą. Co z tego wynika? Że taki projekt powinien mieć jasno zakreślony początek, zakończenie, źródła finansowania. Tego nie było. Wie pani, ja już nie chcę wywołać wilka z lasu i mówić, że system zaprojektuj i wybuduj, który miał się zamknąć kwotą 9,5 miliona złotych. Powiemy w tej chwili, jaka kwota jest? Dwa razy większa. No. To kto tak buduje i w jakim celu? Przecież nie trzeba być aż wielkim fachowcem podczas posiedzenia komisji. Jeden z członków komisji powiedział, no chyba tutaj coś musi być na rzecz.
bo ten basen budowało ze strony urzędu tylko dwie osoby, burmistrz i skarbnik. No, to coś jest nie tak. Nie? Mm-hmm. No, ale to wszystko wyjdzie w raporcie komisji rewizyjnej. To znaczy tak? I w raporcie, bo te dokumenty są pogromadzone. I z tego, co pamiętam, zawiadomienia do prokuratury w sprawie basenu też już poszły, tak? Tak. To chyba już dosyć dawno. Ale to jest sprawa organu wykonawczego. Mm-hmm. I chcę, żeby wyraźnie powiedzieć, żeby nasi mieszkańcy zrozumieli, że komisja rewizyjna to nie jest instytucja, która dokonuje oceny. To w ogóle nie jest instytucja, zacznijmy od tego. To nie jest, ale mówię, że to nie jest instytucja, czy nie jest to organ, który dokonuje oceny i określa, winien czy nie winien, tylko po prostu stwierdza fakty. Wyciąga wnioski na podstawie dokumentów, a ocena tych wniosków już będzie należała ewentualnie do sądu, tak? Tyle, żebyśmy się zrozumieli. No dobrze, czy w związku z tym, że nadal gmina oszczędza i nadal nie jest za ciekawie w budżecie gminy Bogatynia, radni obniżą sobie dietę? No myślę, że tak. Raczej tak. Jest to temat, który się przewija. Burmistrza uposażenie zostało obniżone, radni sobie tego nie zrobili, więc może czas na radnych teraz. To znaczy czas. Czas na radnych. No, jest to rzecz, którą trzeba, tak jak mówiłem na sesji, trzeba uzgodnić na komisjach, tak, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby nie trzeba było się znowu, żeby ktoś nie powiedział później, o, szarpią się o wysokość tych diet, bo nie chcą sobie, nie chcą z czegoś zrezygnować, nie chcą sobie dobrać. Ja oczywiście chcę powiedzieć tak, że mówiłem o tym na sesji, w momencie, kiedy padł wniosek odnośnie obniżenia poborów burmistrzowi, że sam wniosek dotyczący burmistrza, to też go porównywałem do jakiegoś aktu zemsty, jako nieporozumienia, bo on do końca nie został zweryfikowany, ten wniosek. Nie ustalono. Ile to będzie? No, na dobrą sprawę radni po przegłosowaniu dowiedzieli się, że burmistrz będzie zarabiał w granicach 4200 zł, to będzie zarabiał mniej jak kierownik w jednym z zakładów podległych gminie. No, to są paradoksy, tak? Jeżeli miał być to sygnał ostrzegawczy, to musiałby mieć swoje uzasadnienie. A to uzasadnienie, które zrobiono, było praktycznie żadne. No, uzasadnieniem i pretekstem były oszczędności. Żadne. To znaczy mogły być na dzień dzisiejszy. Ja pamiętam taki czas, że w momencie, kiedy był kataklizm w Bogatyni, kiedy była powódź, jak spłynęły pieniądze i rządowe, i pieniądze od darczyńców, pierwszą rzeczą, jaką ówczesny burmistrz zrobił, to było kupno dwóch samochodów osobowych i budowanie takiego przekonania, że te pojazdy będą służyły społeczeństwu, mieszkańców i tak dalej. A czy służyły z perspektywy czasu? A czy był to... Poniekąd służyły, bo dzieci ze szkoły jeździły na konkursy. Ale czy był to priorytetowy zakup? Na pewno nie. Jeszcze jedna rzecz, proszę mi pozwolić powiedzieć. Na dzień dzisiejszy urząd ma do dyspozycji jeden samochód. Jeden samochód. I finał jest taki, że dzieci na przykład z tej szkoły nie mogą jeździć na konkursy, ponieważ ani nie ma kasy, ani nie ma transportu. Nie reprezentują gminy, nawet w Zgorzelcu. Ostatnio była taka sytuacja, że dzieci nawet do Zgorzelca nie pojechały na turniej. Na pewno jest tego mniej, ale nie jest tak, że nie jeżdżą, bo sam czytam informacje. Bo płacą rodzice. No jest to też zaangażowanie, partycypacje społeczne. No. Mm-hmm. I budowanie takiego przekonania, że nie do końca wszystko musi... Dobrze, ale dziecko reprezentuje gminę. Jeśli są turnieje prywatne, na które sobie dzieci jeżdżą, to tak, ale jeśli jedzie ze szkoły i reprezentuje gminę, to przynajmniej gmina powinna pomóc. To znaczy na ten czas... Uczciwie byłoby może chociaż przynajmniej pół na pół. Na ten czas bym tak nie upraszczał tego wszystkiego na dzień dzisiejszy. Ja kiedyś pani powiedziałam, że jak przyjechała delegacja z Czech czy z Niemiec, to byłoby kiedyś niewyobrażalne. Nie było herbaty. Nie było. I co zrobiłem? Zabrałem po prostu tą delegację na swój koszt, tak? Rozumiem, czasem trzeba, no i tyle. Dobrze, to o ile byłoby racjonalne obniżyć diety? Tak, żeby nie bolało, tak, żeby chciało się pracować, tak, żeby to było uzasadnione, Każda obniżka boli. Mhm. Z tego, co wiem, tylko burmistrza nie zabolała, bo burmistrz mówi, że ja będę pracował nawet przy takich kwotach. Oczywiście ta sprawa związana z burmistrzem się obroni. Obroni, ale to jest jednocześnie, jak będziemy rozmawiali dzisiaj co do propozycji na komisjach problemowych, spróbuję podjąć ten temat,
200 zł, to, 300? No myślę, że uwzględniając bardziej dyscyplinowanie radnych do pracy w komisjach, i bo kiedyś ktoś powiedział tak, że nikt nie będzie ekonomem dla radnych, nie będzie im wyliczał tej diety, ale trzeba będzie też im wyliczać. Był czy nie był, angażował się, bo proszę zauważyć, że wiele komisji nie wykonało swojej pracy, nie tylko w sprawie budżetu, ale nie wydało opinii wcześniej do wielu poważnych spraw. A dlaczego? Bo nie zebrali się, bo nie było kworum i tak dalej. To też będzie skutkowało czymś. Czyli radni, którzy nie uczestniczą w posiedzeniach, na przykład rady, powinni nie być, tak jest. Powinni mieć obniżoną dietę? Tak jest, bezwzględnie, bo to nie jest zakład pracy. Ci, którzy przebywają na chorobowym, otrzymują rekompensatę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mm-hmm. Tak? A funkcja radnego jest funkcją, co prawda publiczną, ale społeczną, bo ma taki wymiar. Także, no, ma taki wymiar, ale dieta radnego w Bogatyni nie jest mała. No to znaczy nie jest mała, uwzględniając jeszcze stopień zaangażowania, że w przypadku niektórych radnych to jest raz w miesiącu, czy dwa, nie? No. Czyli co, 200 zł? 200 zł jest ok, żeby obniżyć? A na pewno. Tak? Na Nawet pewno. Więcej, czy nie? Nawet więcej. Mhm. A kto będzie nowym przewodniczącym? Spróbujemy też na ten temat porozmawiać, zbudować jakiś konsensus. A kogo pan widzi? Ja bym widział kogoś z młodych radnych, ale... Dominika Zawadę. Kogoś, kto... ma już pewne też doświadczenie zawodowe, ma punkt odniesienia do otoczenia, kto w ramach swojej pracy zawodowej też potrafi się zajmować projektami, potrafi oceniać, musi być konsiliacyjny, kto potrafi łączyć, a też nie dzielić, tak? Ja w ogóle sobie nie wyobrażam takiej rzeczy, żeby... Zresztą powiedziałem to ostatnio, że nie może być tak, że przewodniczący rady to jest przewodniczącym danej grupy radnych, bo to jest nieporozumienie. Jeżeli się uzyska porozumienie... Ale nie ma w tej chwili takiego radnego, który nie byłby albo po jednej, albo po drugiej stronie. To znaczy, mam takie wrażenie. To znaczy, wynika to wszystko też z zaangażowania. Mhm. Czyli co, Dominik Zawada, pana zdaniem? To znaczy, będę go przekonywał co do tego, bo proszę pamiętać, że to nie jest kwestia tylko tego, że się wybierze przewodniczącego, bo ja rolę przewodniczącego upatruję jako naturalne wspomaganie działalności samorządu, całość, bo taki jest samorząd postrzegany, tak? To znaczy nie, rola przewodniczącego czy z jednej, czy z drugiej strony nie powinna polegać na szukaniu czy budowaniu tamy, tak? Czy jakichś takich nienaturalnych zapór, które hamują generalnie rozwój, bo to przecież chodzi o rozwój gminy, a przy okazji rozwój mieszkańców i rozwój samych radnych, nie? Mm-hmm. No to tak jak już mówiliśmy, też chodzi o zaangażowanie, ale chodzi też o... A jeżeli tak, i rola przewodniczącego nie może się sprowadzać tylko do prowadzenia... Ale w dużej części do tego się sprowadza i mieszkańcy na to patrzą. To znaczy, i oceniają, to i wyciągają wnioski. To znaczy pewnie tak, ja się też spotykam z tym, ale powtarzam jeszcze raz. Kwestia uczestnictwa w życiu publicznym, nie? To nie jest tylko, że przyjechać na sesję, poprowadzić i tak dalej. To jest jednocześnie wsparcie przy różnych projektach na zewnątrz, bo partnerzy, którzy nas obserwują na zewnątrz, to patrzą, czy jest, że tak powiem, nie użyję takiego określa, wspólna gra burmistrza i przewodniczącego rady, ale czy jest wspólne działanie w kierunku realizacji wspólnych celów. W jednym kierunku, tak? Czy gramy do tej samej bramki? Wspólnych celów. Mhm. I o to przede wszystkim chodzi. Czy sesje Rady Miejskiej powinny być w telewizji? Tak. Emitowane, transmitowane? Tak, to znaczy powinny być emitowane. A będą? Naturalnie, że będą. Rozmawiałem na ten temat z burmistrzem, co do konieczności. Wcześniej, kiedy tych środków było jeszcze mniej, no powstały te perturbacje, czy angażować telewizję, czy nie angażować. Jest spora ilość mieszkańców, którzy nie posługują się internetem, nie korzystają z innych źródeł.
korzystają czasem z radia, ale radio to też nie jest taki przekaz stricte taki obrazowy, tak? Żeby dostrzec powagę, nie? Sytuacji, co się dzieje, załóżmy w trakcie sesji. Czy wszyscy traktują przebieg tej sesji zupełnie poważnie, tak? Czy można by było coś w tym temacie zmienić? Ja jestem za i ostatnie zmiany dotyczące też w budżecie do zaangażowania środków na ten cel. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było, bo to jest, że tak powiem, utrata komunikacji, a dzisiaj podstawą budowania, zarządzania poprzez zaangażowania i partycypację między innymi mieszkańców, to jest właśnie przekazywanie tego przekazu, zdrowego przekazu. Ale też kontroli społeczeństwa. I tak, to kontroli. Są radni, których wybraliśmy. Wiecie dobrze, pani wie o tym dobrze, że dlaczego mamy sobie za złe, że czegoś w odpowiednim momencie żeśmy nie zrobili. Przecież rzeczy, które zaistniały w Bogatyni w ostatnim okresie, można było, że tak powiem, eliminować. Nawet kwestie związane z patologią, z narkotykami, rolę do załatwiania tematu powinniśmy zostawić specjalistom, fachowcom. Natomiast wspomagać ich w każdym jednym działaniu, nie brać niczego po prostu na siebie, że ja z tego tytułu, że jestem radny, to ja będę się zajmował tym, na czym się po prostu nie znam. Gdyby wcześniej była realizowana strategia rozwoju gminy, myśli pani, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o tym, o tych przekroczonych kwotach, utraconych pieniądzach? Pewnie nie, bo należało tylko wprowadzić monitoring, czego się domagałem wcześniej i nadal powtarzam, że radni powinni uczestniczyć w realizacji tej strategii, żeby wiedzieć, badać tą strategię, czy ona jest realizowana, czy nie, zobaczyć, jaka jest luka rozwojowa, gdzie, w jakiej dziedzinie, gdzie jest za dużo, gdzie jest za mało, żeby podejmować te działania, które pani określiła działaniami korygującymi. I to jest podstawa funkcjonowania gminy, ale tylko w oparciu, proszę panią, o wiedzę. O wiedzę, jeszcze raz mówię, wiedzę, a nie subiektywne odczucia, bo jeżeli będziemy szli w tym kierunku, to się zagubimy wszyscy. Radny Zbigniew Szatkowski był moim gościem w magazynie Pod Lupą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu.